A do świąt Bożego Narodzenia zostało niewiele czasu. To gorący okres dla wielu Policzan. Oprócz świątecznych zakupów trzeba zrobić porządki i pomyśleć o prezentach. Na targowisku i w supermarketach ruch jak w ulu. Policzanie robią przedświąteczne zakupy. Wszędzie widać ozdoby, które przyciągają wzrok różnorodnymi barwami i kształtami. Wystawy sklepowe zdobią migające światełka. Nie brakuje Mikołajów, choinek, gwiazdek i bombek. Wszystko to wprowadza w atmosferę świąt Bożego Narodzenia, których nieodłącznym elementem są prezenty. Listy są dwa, bo dzieci jest dwójka, trzecie dorosłe. I myślę... No, ale jeszcze w szkole pisaliście. No pisali, no i może się spełni. Zobaczymy. Jak dzieci grzeczne, to może i przyjdzie ten Mikołaj. Dzieciom to na pewno, a czy do mnie to się okaże, tak? Listu jeszcze nie pisałam, jeszcze jest parę dni. Albo dziecko poproszę, niech wypisze za mamę. A ja już powiedziałam, co ja bym chciała, co mąż by chciał, co Mateusz by chciał. Wszystko wie. Spotkałam, także będzie na pewno. Sprzedawcy starają się przyciągać kupujących różnymi sposobami. Pomagają w tym pomysłowo wyeksponowane wystawy. W sklepach widać duży wybór artykułów. Mikołaj ma duże pole do popisu. W tym roku dużo prezentów pożytecznych, czyli czajniki, garki, sztućce i tak dalej. I dużo drobnych prezentów, jakieś aniołki, bombki, raczej takie rzeczy. A dużo klientów niestety nie wie, co kupić, bo mówi, że niestety, ale wszystko wszyscy mają. W tym roku rodzina polska na święta wyda średnio 1300 zł. Statystyki sprzed lat wskazują, że jesteśmy narodem impulsywnym, który kupuje pod wpływem chwili. Jednak w tym roku ponad 40% ankietowanych zadeklarowało, że dokładnie określi budżet i go nie przekroczy. Deklaracje są 11% wyższe niż dla roku 2014 i tą tendencję widzimy w Europie. Aczkolwiek cały czas jesteśmy narodem, który przeznacza na święta najmniej. W naszym rankingu jesteśmy trzeci od końca. Szacuje się, że ponad 40% prezentów Polacy kupią przez internet. Jako podarunek najchętniej przyjmujemy książki, gotówkę, biżuterię i kosmetyki. Mikołajowi trudno będzie wypełnić obowiązki, bo niektórzy spędzą czas świąt poza domem. Mikołaj to nie wiem, czy mnie znajdzie, bo wyjeżdżam ze swojego domu i nie wiem, czy będzie mógł mnie znaleźć. A dzieci? No może będą miały Mikołaja, ale też nie w moim domu, tylko w swoim. Bo już nie mam takich małych dzieci, do którego przychodzi Mikołaj. Ale pewnie coś tam przyniesie. Święta spędzam za granicą, także nie będę kupował żadnych prezentów. Tylko dostaną dzieci mojego brata. Po zrobieniu zakupów zostanie już tylko praca w domu. Ostatnie porządki, wypieki i szykowanie wigilijnych potraw. Przygotowania idą całą parą. Jak to okres przedświąteczny, ludzie zabiegani, ale powinni mieć uśmiech, radość na ustach w stosunku do drugiego człowieka, cieszyć się z Bożego Narodzenia, przyjścia Pana Jezusa na świat. Tylko dzieci mogą pozwolić sobie na odrobinę lenistwa i spokojne wypatrywania Mikołaja z workiem prezentów.